Prezydent Racibórza też wziął udział w tym projekcie Bike Atelier MTB Maraton. Pojechał pan w kategorii hobby chyba, tak? Ale okazało się, że nie jest łatwo. No, nazwa okazała się odrobinę myląca. To nie jest dla hobbystów, to jednak trzeba wykazać się odpowiednią kondycją i umiejętnościami w terenie. No ale udało się dojechać. Tak, bo powiedzmy, że pan nie jest takim rowerzystą z przypadku, tylko mimo wszystko pan sporo czasu spędza na rowerze, czego tam dowodem pewnie są jakieś aplikacje telefoniczne, a zwłaszcza w godzinach wieczorno-nocnych, kiedy już pan nie pełni swojego urzędu. No tak się to układa, że to jest wtedy ten czas wolny, no ale w tych nocno-wieczornych to jakby trudno jeździć po terenach typu obora, gdzieś tam ścieżki leśne, to raczej gdzieś bardziej po płaskim, wały, zbiornik, tego typu trasy. Stąd tutaj niewątpliwie wymagało to większego wysiłku, no ale koniec końców dojechałem. I teraz ważna rzecz, bo tutaj podsumowano ten konkurs Rowerowa Stolica Polski, gdzie mamy powiedzmy takie średnio dobre wyniki, a mogłoby być lepiej. Wygrał pan, który zrobił ponad 3000 km. Gdyby inni też robili takie wyniki, to pewnie bylibyśmy bardzo wysoko. Usłyszałem od tych zwycięzców, że mogło być lepiej, jeżeli chodzi o aktywizację młodych ludzi, dzieci ze szkół. Czy tutaj urząd zrobił wszystko, co mógł? No, proszę zwrócić uwagę, że jednak był to czas, gdy szkoły ledwo co ruszyły z nauczaniem takim stacjonarnym. Było to nauczanie online i zdecydowanie w przyszłym roku będzie lepiej. Dobrze, bardzo dziękuję.